Dzień dobry Państwu ze stadionu Mosir w Radomiu. Witam Państwa w imieniu telewizji Zebra oraz swoim Paweł Waniek. Zapraszam na mecz trzeciej kolejki rozgrywek o mistrzostwo drugiej ligi pomiędzy Radomiakiem Radom a Rozwojem Katowice. Sędzia główny tego spotkania, którym jest pan Sebastian Załęcki, właśnie wyprowadził obydwa zespoły na murawę stadionu w Radomiu. W tą piekielną wręcz pogodę. No dzisiaj warunki do gry będą naprawdę bardzo, bardzo trudne. Niesamowity upał. Ponad 35 stopni. Cały czas Leandro czaruje. Udaje mu się dośrodkować piłkę w pole karne. Jest próba uderzenia nożycami. No zbiera za tą próbę brawa Maciej Filipowicz, chociaż bez większych problemów mógł się tutaj popisać interwencją Bartosz Golik, ale brawa za próbę Matthew Bemba teraz. Do Leandro, ten z pierwszej piłki, bardzo dobre rozegranie Brazylijczyka Colina. No i wypuścił tutaj nieco na wyrost Cupriaka, ale zdąży do tej futbolówki Kamil. Płasko po ziemi jest Leandro. Niestety obok bramki, ale brawa, brawa za tą akcję dla podopiecznych Jerzego Cyraka. Klabnik do Filipowicza. Ponownie Klabnik. Jest Leandro, ma trochę miejsca Brazylijczyk. Utrzymuje się przy piłce, będzie strzał Leandro nad bramką. Starają się teraz wciągnąć zielonych na własną połowę gracze Rozwoju Katowice, stwarzając sobie tym samym nieco więcej miejsca z przodu. No i to się udaje. Marchewka. Marchewka blisko obok Słomka Gostomskiego. Kros do Cupriaka. Dobre przyjęcie zawodnika Radomiaka. Wyprzedził tutaj Mońkę. Poprzeczka! Ależ bliski szczęścia w tej sytuacji Kamil Cupriak. 29. minuta tego spotkania. Być może nieco przypadkowe zagranie, ale nie zmienia to faktu, że mieliśmy przed chwileczką jak na razie najdogodniejszą okazję do tego, aby objąć w tym spotkaniu prowadzenie kontra zespołu Rozwoju Katowice. Łączek. Obiega go Mońka. Ostatecznie piłka trafia do Będkowskiego. Ten ogrywają do Mońki. Gostomski, no i ratuje w tej sytuacji bramkarz Radomiaka zielonych od straty bramki. Dobra interwencja naszego młodego golkipera i ponownie Klabnik. Długa piłka do Leandro. Udaje się ją zgasić Brazylijczykowi. No próba teraz odegrania do Mazana, ale połapał się w tym zagraniu Bartosz Jaroszek. Reklamował teraz zagranie faul, ale nic z tych rzeczy. Gramy dalej. Rusza Rozwój z prawej strony boiska, ale po raz kolejny brakuje precyzji. Jest okazja do kontry dla zielonych. Do środka do Mazana, odegranie do Filipowicza. Filipowicz zbyt długo zwlekał z tym strzałem. Maciej Filipowicz przyblokowany ostatecznie. No wielka szkoda, miał już przed sobą w zasadzie tylko Bartosza Golika Maciej Filipowicz, ale to jeszcze nie koniec. Filipowicz technicznie. Ostatecznie piłka obok bramki. Grudniewski z lewej strony, przerzucenie piłki po raz kolejny w kierunku Filipowicza. Nie udało się jednak jej przechwycić Maciejowi, ale co nie udaje się jemu, udaje się Simonowi Kolinie. A teraz Mazan, uderzenie z dystansu w światło bramki, ale w samej środek. Dokładnie tam, gdzie stał Bartosz Golik, który bez problemu wyłapuje ten strzał Petera Mazana. Cały czas brakuje tego udokumentowania tej przewagi w postaci bramki. Może teraz ładnie Mazan z pierwszej piłki do Cupriaka. Dośrodkowanie Kamila. Jest okazja i gol! Wreszcie Maciej Filipowicz. Bardzo ładna akcja Radomiaka i w 38 minucie zieloni obejmują prowadzenie w tym spotkaniu. Leandro za lekko, ale ponowił uderzenie Leo po raz kolejny. Nieco zbyt lekko i skuteczną interwencją popisuje się Bartosz Golik. Świdzikowski. Bemba. No już ewidentnie czekamy na koniec tej pierwszej części tego spotkania i właśnie w tym momencie gwizdek arbitra Sebastiana Załęckiego wybrzmiewa w pierwszej połowie po raz ostatni. Po 45 minutach Radomiak Radom prowadzi z Rozwojem Katowice 1-0 po bramce Macieja Filipowicza w 38 minucie. Oczywiście oddajemy w tym momencie piłkę drużynie gości, ale może się skończyć kuriozalną bramką i gol!
Proszę Państwa, no czegoś takiego dawno w Radomiu nie było. Na dobrą sprawę 20 lat, jak chodzę na mecze, czegoś takiego nie widziałem. To na pewno będzie, proszę Państwa, jeden z hitów tej kolejki. Kto wie, czy nie rundy. No fatalny błąd Bartosza Golika. Niecodziennie ogląda się tego typu sytuacje. I w 50 minucie Radom jak Radom prowadzi z rozwojem Katowice już 2-0. Autorem tego przypadkowego trafienia, niechcący można powiedzieć, Maciej Świdzikowski. No ale zobaczymy teraz, jak zachowają się Radomianie. To też mimo wszystko może się różnie skończyć. Różne przypadki w piłce nożnej już bywały, łącznie z tym, że drużyna pozwoliła na dogodną sytuację rywalowi. No zobaczymy, jak się zachowają w tej sytuacji Radomianie. Chyba trwają w tej kwestii ustalenia. I tak, tak też będzie, proszę Państwa. Zachowanie niezwykle fair play. Dostają teraz za to brawa Radomianie, słusznie. No i chyba też nie będzie bronił Hubert Gostomski. Tak jest. Brawa, brawa za ten duch sportu, proszę Państwa. To jest duch sportu. Autorem tego symbolicznego trafienia Michał Płonka z numerem 8. I myślę, że to jest najlepszy przykład, proszę Państwa, dla najmłodszych adeptów futbolu. Rywalizacja rywalizacją, ale sport to coś więcej. Udowodnili to teraz piłkarze Radomiaka, zachowując się niezwykle fair play, oddając to trafienie drużynie rozwoju Katowice. No bo też i nie miał zamiaru zdobywać w tej sytuacji bramki Maciej Świdzikowski. Ustawia sobie piłkę Leandro. Bardzo blisko po raz kolejny Radomianie do tego, aby podwyższyć prowadzenie w tym spotkaniu. A to jeszcze nie koniec. Kolejny korner, tym razem z lewej strony. I zdaje się, że jego wykonawcą będzie tym razem Peter Mazan. Głębokie dośrodkowanie, główka, no ale nad bramką w tej sytuacji uderzał, z tego co widziałem, Martin Klabnik. Jakubik skutecznie do Leandro. Schodzi do środka Brazylijczyk, ma trochę miejsca Leandro, czy będzie uderzenie? Jest karny! Jest karny, nie było w tej sytuacji przywileju korzyści, bo wiem, mieli jeszcze tą piłkę Radomianie, ale decyzja sędziego jest taka, że w 58 minucie tego spotkania przed okazją na 3-1 najprawdopodobniej stanie sam poszkodowany, no bo bowiem Leandro jest tutaj etatowym wykonawcą jedenastek w Radomiaku. Przed okazją na swoją trzecią bramkę w tym sezonie stanie Rossi Pereira Leandro, a stanie oko w oko z Bartoszem Golikiem. Czekamy na gwizdek sędziego. Stawił już sobie piłkę Rossi Pereira Leandro. No i jest, czekamy. Leandro i 3-1. Pewnie wykonana jedenastka przez Leo. Nie mogło być inaczej. Nie myli się w takich sytuacjach Brazylijczyk. W 59 minucie Radomiak 3, Rozwój Katowice 1. Na to, że Peter Mazan będzie dośrodkowywał. Tak jest. Piłka spada, jest zamieszanie w polu karnym, blisko Radomiak, gol! Jest bramka, proszę Państwa, 4-1, 68 minuta tego spotkania. Po rzucie rożnym, zamieszanie w polu karnym rozwoju Katowice. Po raz kolejny nie potrafią się wybronić podopieczni Marka Koniarka. No i Radomiak zdobywa swoją już czwartą bramkę w tym spotkaniu. Wielkie brawa! Podopieczni Jerzego Cyraka po raz trzeci z rzędu będą się cieszyć z kompletu punktów. Przy piłce Bęba, ładnie ją zgasił, ale osaczony tutaj przez dwóch zawodników rozwoju Katowice. Strzał z dystansu, słupek ratuje Gostomskiego, jeszcze próba dobitki, bardzo, bardzo nieudana. No ale mieliśmy teraz, proszę Państwa, zaledwie
nieco ponad 60 sekund później. Wiele szczęścia, bowiem Rozwój mógł bardzo szybko odpowiedzieć na tą czwartą bramkę Radomiaka. Schodzi do środka Mazan, będzie strzelał, Mazan piąstkuje golik, to jeszcze nie koniec. Na raty, ale skutecznie. Brawa dla Radomiaka. Kiedy jest czas na krytykę, to jest czas na krytykę, a kiedy jest czas na pochwały, to również nie należy ich oszczędzać. Na pewno materiał do analizy trener Jerzy Cyrak będzie miał. Drobne błędy w tym spotkaniu, zresztą jak w każdym, były. Najważniejsze, że w zasadzie żaden nie okazał się brzemienny w skutkach, nie skutkował stratą bramki. I nic się już w tej kwestii nie zmieni, bowiem przed chwilką arbiter Sebastian Załęski zakończył ten mecz po 93 minutach. Radomiak Radom pokonuje Rozwój Katowice 4-1.